Maria Konopnicka dym ile razy spojrzała w okno swej izdebki, tyle razy widzieć go mogła, jak z ogromnego komina fabryki walił siwym słupem. nieraz nawet umyślnie odrywała od roboty stare swoje oczy, aby rzucić na niego choć jedno spojrzenie w spojrzeniu tym była dziwna błogość i jakby pieszczota. ludzie szli i przechodzili. Śpiesząc w różne strony, rzadko który spojrzał w górę w kierunku komina, jeszcze rzadszy zauważył siną smugę dymu. Ale dla niej dym ten miał szczególne znaczenie. Mówił do niej. Rozumiała go. Był w jej oczach niemal żywą istotą. Kiedy o wczesnym brzasku na opalowym, mieniącym się barwami jutrzni tle nieba, Dym rozkłębiał się nad kominem w krągłych, czarnych runach, roznosząc ostrą, gryzącą woń sadzy. Wiedziała ona, że tam jej marcyś w kotłowni przy palenisku stoi. Ognie zanieca, miarkuje, rozkłada. Wysoki, smukły, gipki w granatowej płóciennej bluzie, spiętej skórzanym pasem, w lekkiej furażerce na jasnych włosach, z szeroko odwiniętym uszy i kołnierzem. Oho, szepnęła wtedy, uśmiechając się, marcyś fasuje. Istotnie fasował. Z gorliwością nowicjusza sypał na palenisko węgiel, kosz za koszem, za siebie i zapalacza pracując, dumny ze swojej świeżej godności kotłowego. A razem z tym wielkim, jasnym płomieniem. Wybuchały mu w duszy pieśni, którymi się kotłownia rozlegała od świtu do nocy. Wkrótce jednak czarne kłębiska dymu bielały, rzedły, stawały się lżejsze, aż w skroś pogodnych błękitów wybiły w górę lekkim, równym słupem. Ten widok wlewał w serce wdowy radość i pogodę. – Wszystko dobrze – szeptała. – Wszystko dobrze – Bogu najwyższemu dzięki. I krzątała się po ubogiej izdebce, zaścielając łóżko swoje i synowski tapczan, zamiatając śmieci starą brzozową miotłą i rozpalając na kominku drewka do południowego posiłku. Wtedy to na wprost wielkiego fabrycznego komina z wspaniałą kitą dymu wznosiło się w błękity cienkie, sinawe pasemko z ponad dachu facjatki, gdzie mieszkała wdowa. Pasemko tak wątłe i nikłe, jak tchnienie starych piersi, co je wydobywały z ogniska. Ale młody kotłowy zawsze to pasemko dostrzegał. A nie tylko je dostrzegał, ale się do niego uśmiechał. Wiedział on dobrze, że tam u komina stara jego matka w bieluchnym czepcu na głowie, w tołupku przepasanym różowym fartuchem, drobna, zwiędła, zgarbiona. Szykuje dla niego jakiś barszcz wyśmienity lub wyborny krupnik. Zdawało mu się nawet czasem, że wyraźnie czuje smakowitą woń tych specjałów. Z podwójnym tedy zapałem dorzucał na palenisko świeżą szuflę węgla i podczas kiedy palacz po głowie się drapał, on, stojąc jedną nogą na podmurowaniu, zwinny i giętki, za dwóch nastarczał w robocie. I tak naprzeciw siebie szły w niebo te dwa oddechy, fabryki i facjatki, niknąc w przejrzystych lazurach, może łącząc się w nich nawet. Ku południowi dym fabryczny Żedniał nieco. Olbrzymie płuca machin zwalniały swą pracę. Wypuszczone pary przeszywały raz i drugi powietrze ostrym, przykrym świstem, a chłopak. Jak huragan do izdebki wpadał. Mamo, jeść! wołał już od progu. A cisnąwszy furażerkę na stół, biegł do klatki z kosem wiszącej w okienku. Kos, jak tylko chłopaka obaczył, wydawał gwizd przeciągły, do fabrycznej świstawki podobny, a potem zaczynał swoje zwykłe kuranty, których go nauczył marcyś. Chłopak stawał przed klatką, kładł ręce w kieszenie. I gwizdał także, aż się ściany trzęsły od gwizdania tego. A matka rozpościerała tymczasem na stole piękną, żółtą serwetę w niebieskiej jelenie wyrabianą i stawiała głęboką, fajansową waskę krupniku, barszczu z rurą albo grochówki z wędzonką, albo też zacierek jak tam wypadło. Obok waski występował na stół chleb w dużym bochnie. Główna tego posiłku podstawa. Znikał on też prawie w połowie, ledwo się chłopak przysunął do niego. Kawał za kawałem krajał, w miseczce z solą maczał, a precz dogadywał. Dobry chleb, mamo. Dobry, synku, odpowiadała za każdym razem wdowa. Jedz z Bogiem, jedz. Na chwałę Panu Jezusowi i matce jego przenajświętszej. Chłopak nie dawał się prosić a razem z chlebem znikała i zawartość misy. — Dobry barszcz, mamo! — mówił wtedy. Matka już od kilku chwil jadła coraz wolniej. Mieszała łyżką w talerzu, dmuchała w niego, ale barszczu nie ubywało jakoś. Kiedy więc chłopak wymiótł, co miał przed sobą i wąsiki runiejące wierzchem ręki otarł, pytała skwapliwie. — A może byś, synku, jeszcze... Mnie dziś coś nie bardzo jakoś. Chciała mu dać poznać, że jej nie smakuje, ale bała się wyraźnym kłamstwem Boga obrażać, bo barszcz był doskonały. Ano, mówił chłopak, kiedy mama nieje, podstawiła mu z pośpiechem swój talerz, mówiąc: Jedz, dziecko, jedz, na chwałę panu Jezusowi. Chłopak tedy znów się zabierał do łyżki po swojemu. Co mama chce od tego barszczu? pytał. Królewski barszcz. Byłby on, byłby synku, odpowiadała mrugając oczami. Tylko że mi do niego bobkowego liścia przybrakło. Zdarzało się, że nie dojadał. Zlewała wtedy resztę w glinianą ryneczkę i stawiała na kominku, tak, aby syn nie spostrzegł tego. Tę resztę uważała już za wyłączną swoją własność. I kiedy chłopak wyszedł, posilała się nią. Dogryzając ostatków chleba. Wszystko to odbywało się z niezmierną szybkością. Młody kotłowy, chwilowo zastępowany tylko bywał w południe i śpieszyć się musiał. Zaledwie zjadł, żegnał się szerokim znakiem krzyża, całował matkę w zapracowaną wychudłą rękę, chwytał furażerkę, a gwizdnąwszy na pożegnanie kosowi, zbiegał w trzech susach z na dół. Wdowa stawała wtedy w pośrodku izdebki z zebraną ze stołu serwetą w ręku i słuchała grzmiącego tupotu nóg synowskich z trwożnym i błogim zarazem uśmiechem. —Święty Antoni! — mówiła kręcąc głową. — Zleceniem takim. Nogi jeszcze połamie, schody porozbija. I stała tak zasłuchana, dopóki nie huknęły na dole drzwi odsionki. I nie przebrzmiało echo tej szalonej kanonady nóg młodych i silnych. Wtedy dopiero kończyła składać serwetę, zmywała statki, ogarniała ogień popiołem, a siadłszy u okna, łatała synowską odzież i bieliznę. Jeśli to było lato, długo jeszcze, bardzo długo widzieć mogła dym, walący z fabrycznego komina. Czasami to się tak zapatrzyła w niego, że i robota wypadła jej z ręki, dziwne, bo przybierał kształty i barwy. To jak żelazna godzina wywijał się sam z własnych przegubów, coraz dalej, coraz wyżej. To jak leciuchna zasłona, w powietrzu wiał, siejąc przed siebie obłoczki różane, to jak skadzielnicy prosto w górę szedł, wełniąc się miękko po krajach. To jak olbrzymi pióropusz, pod słońce się palił, z komina jak z hełmu, za wiatrem wiejąc. To się w jakieś postacie cudne wydłużał, w jakieś mary nieziemskie, jakieś widzenia. Czasem go wiatr wydymał, jak żagle wielkiego statku. Czasem rozrywał, niby kłęby pakuł. Czasem pędził, jak tuman czarniawy. A zaczdziło się na świecie? Chmurą ciężką nad kominem stał i płatami po dachach się wieszał i tłukł nad ziemią, nie wiedząc kiedy się dziać. Gdy przyszła zima, zapalała wdowa lampkę u komina i robiła przy niej grube na sprzedaż pończochy. Ale choć od okienka wiało srodze i szron aż do izby zalatywał przez spróchniałe ramy, podchodziła do niego co raz, żeby na fabrykę spojrzeć gorzała ona wprost facjatki długim szeregiem oświetlonych okien huczała wewnętrzną pracą płuc swoich olbrzymich szczękała żelastwem dźwięczała biciem młotów zgrzytała zębami pił syczała żądłami topionych metalów dym który teraz na tle głębokiego granitu niebios walił jej z komina płomienny był ogniami ziejący Snopy iskier ciskał jak race. Szerokie łuny od niego skroś nieba szły i het, precz, odbijały wielkie, ciche zorze. Patrzała na nie wdowa w zadumieniu. Z zadumy tej wyrywało się gwizdanie kosa, który rozbudzony światłem bijącym z fabryki w okienko zaczynał wycinać swoje kuranty. W izdepce robiło się weselej. Ogień trzeszczał na kominku, a kos. Darł się aż do ogłuszenia. A kiedy na niebie księżyc w pełni stanął, całe ono widzenie ogniste topniało w blaskach miesięcznych. Późnym wieczorem dopiero wracał syn i od progu już znowu wołał. Mamo, jeść. A razem z tą młodą, silną postacią, wstępowało w progi izdebki wesele, śmiech i swoboda. Z mniejszym już teraz pośpiechem posilał się chłopak, opowiadał przez chwilkę to i owo, rozpytującej go o ubiegły dzionek matce, po czym zaczynał szeroko ziewać, przeciągać się, kos nawet nie bawił go już w takiej chwili. Idź spać, synku, idź spać, mówiła matka, głaszcząc go po głowie, bo to jutro do dnia ci znów trzeba. Pójdę, mamo, odpowiadał sennym głosem. Zmordowałem się tak, że to ha. A pacierz, synku zmów, przypominała jeszcze. Zmówię, mamo. Całował jej rękę, klękał przed swoim tapczanem i schyliwszy głowę na złożone dłonie, odmawiał szybko półgłosem Ojcze nasz i zdrowaś. Tu i ówdzie, przerywając modlitwę potężnym ziewnięciem, po czym bił się hałaśliwie w piersi, żegnał z rozmachem i zdjąwszy pośpiesznie odzież, Rzucał się na twarde posłanie. Natychmiast też prawie usypiał, a w izdepce słychać było dawno jego równy, głęboki oddech. Podczas kiedy matka długo jeszcze szeptała zdrowaśki przed poczerniałem, ze złocistego tła, wychylającym się obliczem panny Najświętszej. Nareszcie lampka gasła. Kos przestawał się trzepotać po klatce, uciszało się wszystko aby znów jutro o brzasku się zbudzić. Z tym budzeniem była zawsze bieda. Wdowa sypiała tym snem starości krótkim, czujnym, jakby oszczędzającym godzin życia przed wielkim zaśnięciem w mogile. Ze snu tego budziła się po drugich kurach zaraz, na długo przed pierwszą gwizdawką fabryczną i zwlukłszy się z pościeli, Treptała po izdepce, szykując polewkę dla syna i szepcąc godzinki. W okienku stała wtedy wielka i cicha gwiazda zaranna, wprost na twarz uśpionego chłopca świecąca. Matka coraz to na twarz te powiodła oczyma. Rada by już zbudziła jedynaka swego, ale głębokie uśpienie chłopca powstrzymywało ją. — Niech ta — szeptała półgłosem — niech ta jeszcze zdziebłuchno pośpi. Dopiero kiedy się rozległ przeraźliwy świst puszczonej pary, wołała na chłopca: "Marcyś, Marcyś, wstawaj synku, gwiżdżą! Chłopak odwrócił głowę do ściany. "To kos, mamo" mówił w półprzytomnie. "Ale kostam. We fabryce gwizdają, synku. Nie kos." Przeciągał się, nakrywał z głową, mruczał, ale matka nie ustępowała. Nocny dyżur się kończył. Kotłowy na swoim miejscu pierwszy stanąć musiał przed robotnikiem jeszcze. Powtarzało się to cały tydzień Boży, niedzieli nie wyjmując nawet. Ale jednego razu, kawał jeszcze do ranka było, chłopak się z krzykiem ze snu porwał sam i na pościeli siadł. Matka już była przy nim. Co to? Co ci, synku? Co? pytała troskliwie. Nie odpowiadał. Patrzał na nią szeroko otwartymi oczyma. Usta miał drżące, czoło w zimnym pocie. Rozpięta na piersiach koszula podnosiła się od mocnych, głośnych prawie uderzeń serca. Objęła go ramionami matka. Co ci to, synku? Co ci to? Pytała, tuląc chłopaka, jakby małe dziecko. Długo uspokoić się nie mógł. Nic, mamo. Przemówił nareszcie z widocznym wysiłkiem. Nic, tylko śniło mi się, że piorun uderzył we mnie. Wdowa ścierpła, ale nie dała tego poznać po sobie synowi. Chciała przemówić, głos uwiązł jej w piersi. Chłopak siedział na tapczanie sztywny, prosty, patrząc przed siebie wystraszonym wzrokiem. Piorun, mamo, mówił cichym, urywanym głosem. Taki czerwony, straszny jak smok. Na piersi mi padł, mamo. Taki straszny, czerwony. Umilkł i dyszał głośno. Wdowa opanowała się jakoś. Co tam, synku? Mówiła głaszcząc go po rozpalonym policzku. Co tam? Sen Mara, Bóg wiara. Co tam, synku? A gdy chłopcu głośno zaszczękały zęby, przysiadła przy nim. Przycisnęła głowę jego do swych wyschłych piersi i tak go kołysała, jak kiedy niemowlęciem był. Chłopak się ukoił, utulił wreszcie i na poduszkę opadł. Niech mama już idzie, rzekł. Niech mama idzie, położy się. Ja usnę. Ale nie usnął. Leżał na wznak z otwartymi szeroko oczyma wpatrzony w gasnące na wschodzie nieba gwiazdy. Spojrzała na niego raz i drugi. A czemu nie śpisz, synku? spytała. Nie mogę, mamo, odpowiedział cicho, skarżącym się głosem. Podeszła i siadła przy nim. Nic się nie trap, synku, przemówiła. Nic się nie trap. Albo to na to ten Pan Bóg miłosierny pioruny w niebie chowa, żeby zaś nimi wdowie niebogiej jedynego syneczka ubijać? Nie da tego Pan Jezus i ta matka przenajświętsza. A ja ci to powiem, że Piorun wesele znamionuje, kiedy się kawalerowi albo Pan nie śni. Ot, co widzisz, piorun znamionuje. Przecie sennik mam, to wiem. Mówiła to z uśmiechem, wesoło niemal, ręką wyschłą po czole jego wodząc i włosy mu gładząc, aż chłopak dobrej myśli począł być i też się uśmiechnął. To mama mówi, że wesele? spytał. A przecie, że nieco. Wesele, huczne wesele, zamyślił się chłopiec, a po chwili rzekł. To ja już wstanę, mamo. Wstań, synku, wstań! Zgotuję śniadanie. Jak sobie podjesz, to cię to odejdzie. Jakoż odeszło? Weselej nawet było tego ranka, niż zwykle w izdepce. Bo chłopak, czasu dość mając, jedną po drugiej piosenkę na prześcigi z kosem gwizdał, aż ptaszysko zachrypło i kiedy przyszło do Zosi, co jej się chciało jagudek, gwizdało tak żałośnie, jakby kto przez nos śpiewał. Uśmiał się Marcyś, uśmiała się matka i tak się w radości rozstali. Kiedy wyszedł, wdowa stanęła przy drzwiach i nasłuchiwała oddalających się kroków. Lekkie były, raźne, swobodne. Zwyczajne młode nogi. Nawet spaczone i spróchniałe schody nie skrzypiały dziś tak jak zazwyczaj. Dopiero kiedy chłopak drzwi za sobą zatrzasnął, rzuciło się w niej serce jakimś nagłym strachem. Tak łoskot ich był głuchy, podziemny i takim przeraźliwym echem odbił się w pustych sieniach. Podbiegła do okienka. Aby wyjrzeć za synem, szedł lekko, śpiesznie, z podniesioną głową. A kiedy miał już przejść furtkę w fabrycznym murze, odwrócił się i spojrzał w górę. Może w okienko, a może tak sobie. W chwilę później gęsty, czarny dym walił z fabrycznego komina. Godziny upływały. W schludnie sprzątniętej izdebce zrobiło się cicho. Stary zegar. Z jaskrawą różą na pożółkłej tarczy cykał opieszale na ścianie. Kos próbował najweselszych kurantów, pociesznie walcząc z swym ochrypłym głosem, a wdowa może z myślą o owym śnie syna, co to wesele znamionował, przeglądała swe odświętne odzieże. Naraz rozległ się huk straszliwy. Zatrzęsły się ściany. Posypał gruz z komina. Okienko... Z szczękiem wypadło. Wielki i skrzasty słup dymu buchnął w niebo razem z fontanną cegieł i wielkimi odłamami rozwalonego komina, wypełniając izbę przeraźliwym blaskiem. Wdowa jak stała, tak skamieniała słupem. Ani jednego krzyku nie wydały jej zmartwiałe usta. Tylko się siwe włosy podniosły nad czołem. Tylko rozszerzone źrenice zbielały, jakby utrupa. Nagłą jakąś zgrozą. Może nawet nie słyszała dzikiego wrzasku, jaki bił z ulicy. Kotłowy! Kotłowy zabity! Długie jeszcze potem lata siadywała w tym samym okienku, patrząc osowiałym smętnym wzrokiem na fabryczny komin, z którego biły w górę sine słupy dymu. Dym ten wszakże nie przybierał już teraz dawnych, rozlicznych kształtów. Tylko zawsze. Zamienił się w mglistą postać jej drogiego chłopca. Zrywała się wtedy ze stołka i wyciągała drżące, wyschłe ręce, ale mglistą postać wiatr unosił i rozwiewał ją gdzieś w błękitach, czytał Wiktor Korzeniewski.